Termin wiosennego redyku, czyli tradycyjnego wypędu owiec na halę, wyznacza umownie dzień świętego Wojciecha, ale w rzeczywistości uzależniony jest on od pogody. W Korbielowie w województwie śląskim odbył się on w maju. Całość rozpoczęła się polową mszą świętą. Potem odbyły się tradycyjne obrzędy. Owce mieszał Stanisław Majewski, baca z kilkudziesięcioletnim stażem, który wypasa owce w rejonie Pilska. Zwierzęta poszczególnych gospodarzy łączy on w jedno stado, które w ciągu dnia wypasane jest na halach, a w nocy zamykane we wspólnym koszarze. Z przybyciem na miejsce wypasu związanych jest kilka obrzędów. Najważniejszy to rozpalenie w bacówce watry, która ciągły żar utrzymać powinna do końca wypasu. Innym znanym obyczajem związanym z przybyciem owiec na pastwisko jest trzykrotne przeganianie kierdla, czyli stada wokół wbitej w ziemię jedlicki, gałęzi z jodły. Ma to na celu oswojenie się zwierząt pochodzących z różnych zagród i utworzenie jednego, trzymającego się razem stada. Rolą bacy jest pociągnięcie stada za sobą, a ułatwia mu to posypywanie stada solą z trzymanej przy boku grudziarki. Następnie baca z juchasami modli się za szczęście i pomyślność pięciomiesięcznego wypasu. Boże, pobłogosławią te wszystkie dary z wypasa, dobrze, zawołaj nos, głos zły, pogodą, nie łodze zły, leśnicą. Po tej ceremonii kierdel rusza w stronę koszaru. Tu odbywa się liczenie owiec oraz pierwszy uduj, ważny do rozliczenia się z gospodarzami, którzy oddali swe zwierzęta pod opiekę bacy. Liczenie odbywa się do dziesiątki. Za każde 10 owiec juchas odcina jedną rysę na desce wyjętej z koszaru. Następnie odbywa się kadzenie i święcenie owiec. Zapach dymu ma umocnić wspólnotę owczarską, a święcona woda uchronić je przed wilkami, gradobiciem i złą pogodą. W tym roku naliczono, że na redyk dotarło tylko 250 owiec, a były lata, że było ich tysiące. Imprezie towarzyszyły występy zespołów folklorystycznych z gminy Jeleśnia oraz zaprzyjaźnionej słowackiej orawskiej Polchory. Twórcy ludowi prezentowali i sprzedawali wyroby rękodzieła ludowego. Turyści mogli spróbować wyrobów owczarskich, takich jak oscypki, bunc, bryndzę, a także wypieków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Na 17. już redyku w Korbielowie swoje stanowisko miał też Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który zainicjował w 1996 roku działania związane z podtrzymywaniem tradycji owczarskich w Beskidzie i w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Aby przywrócić tradycję pasterstwa, m.in. na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, realizowany jest program Owca Plus, którego Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest współautorem. Od 2009 roku program jest wspierany przez projekt Zwiększenie dochodu rodzin rolniczych oraz ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych poprzez przywrócenie hodowli owcy olkuskiej na terenie Jury Północnej, realizowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej we współpracy z Fundacją Hajfer.
Program Owca Plus ma na celu chronić środowisko przyrodnicze i zachować bioróżnorodność beskidzkich i jurajskich hal, polan oraz muraw kserotermicznych poprzez przywrócenie i utrzymanie wypasu owiec w tych miejscach. Przed laty na tych terenach pasło się bowiem wiele stad. Później jednak ta tradycja zaczęła zanikać, a cenne tereny porastały samosiejkami. Głównym powodem było to, że hodowla owiec stała się nieopłacalna. Tymczasem według specjalistów owce to najlepsze, bo ekologiczne kosiarki, dzięki którym wygląd hal i polan się nie zmienia. Po kilku latach realizacji programu zaobserwowano zahamowanie zarastania cennych hal i muraw i już dziś można dostrzec tu roślinność charakterystyczną dla muraw kserotermicznych. Jura krakowsko-częstochowska jest dla owczarstwa miejscem szczególnym. Z uwagi na niewielkie zasoby wodne tego rejonu, wypas bydła mógł tutaj odbywać się na dość ograniczonym obszarze. Na wzgórzach i w suchych dolinach mogły być wypasane owce dobrze znoszące niedobory wody. W czasie dwudziestolecia międzywojennego wyhodowano na Jurze miejscową rasę owcy, owcę olkuską. Rasa ta charakteryzuje się stosunkowo wysoką wydajnością mleczną i dużą odpornością na choroby oraz trudne warunki środowiska. Ponadto wykazuje ona bardzo wysoką plenność, nawet do 7 sztuk w jednym wykocie. W połowie XX wieku po głowie tej rasy wynosiło około 1000 osobników, jednak do przełomu XX i XXI wieku liczba ta drastycznie spadła. W 2004 roku rozpoczęto koordynowany przez Instytut Zootechniki program ochrony zasobów genetycznych owiec rasy olkuskiej. Projekt Zwiększenie dochodu rodzin rolniczych oraz ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych poprzez przywrócenie hodowli owcy olkuskiej na terenie Jury Północnej jest kolejnym krokiem do zachowania tej cennej rasy. W 2009 roku w ramach opisywanego projektu zakupiono 66 sztuk owiec rasy olkuskiej. Zostały one przekazane 10 rodzinom posiadającym gospodarstwa na terenach cennych przyrodniczo. Zasięg programu będzie poszerzany według zasady przekazania daru. Rodzina, która otrzyma owce w ramach projektu, jest zobowiązana przekazać kolejnej rodzinie stado o takiej samej liczebności i składzie ze zwierząt urodzonych w ciągu 3 lat od momentu otrzymania owiec. Projekt ten jest przedsięwzięciem niezwykle kompleksowym. Przynosi korzyści zarówno ludziom poprzez zwiększenie dochodu rodzin uczestniczących w projekcie, jak i przyrodzie, chroniąc wyjątkowy krajobraz Jury. Zwiększa bioróżnorodność na murawach kserotermicznych na skutek gospodarki pasterskiej, jak również zachowuje dziedzictwo kulturowe poprzez ochronę rodzimej rasy owcy olkuskiej i zachowanie jej wartościowych cech.